dzisiejszym odcinku chcę Wam, drodzy widzowie, opowiedzieć historię, która wydarzyła się w grudniu 1943 roku w partyzanckim obozie oddziału Wilk należącego do struktur Armii Krajowej. Dzisiaj w pobliżu dawnego obozu przebiega szlak turystyczny, natomiast same pozostałości dawnego obozowiska znajdują się na terenie Goczeńskiego Parku Narodowego na obszarze objętym ochroną. Dlatego, aby tam legalnie wejść, musieliśmy uzyskać odpowiednią zgodę dyrekcji parku, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. Jednak zanim dotarliśmy w rejon Kiczory, musieliśmy pokonać około 10-kilometrowy odcinek szlaku prowadzącego z Nowego Targu do schroniska pod Turbaczem. Jak sami widzicie, pokonaliśmy go ikoną lub, co może będzie bardziej właściwe, legendą samochodów terenowych, czyli Land Roverem należącym do grupy podhalańskiej GOPR. Przy tej okazji mieliśmy możliwość zobaczyć na własne oczy wyszkolenie ratownika w prowadzeniu samochodu terenowego w trudnych warunkach górskich, jak również w sytuacji awaryjnej, kiedy to w lewym przednim kole złapaliśmy defekt. Kiedy podczas jazdy usłyszeliśmy głośny syk, to zaskoczyło nas przede wszystkim opanowanie kierowcy. Z jego ust nie usłyszeliśmy jakże pożądanego i popularnego w takiej chwili słowa, które w krótki i treściwy sposób zobrazowałoby to, co nam się właśnie przytrafiło. Cała akcja związana z wymianą koła nie trwała dłużej niż 20 minut. Ewidentnie było widać, że kierowca wie, co robi, gdzie są klucze, high lift i tak dalej. Gumę złapaliśmy w terenie odsłoniętym, gdzie dość mocno wiał zimny i przenikliwy wiatr i czuć było, że nas wychładza. Żeby rozgrzać troszkę atmosferę, rzuciłem tak mimochodem, że teraz to mamy prawdziwy problem, bo w przypadku kolejnego defektu nie będziemy już posiadali zapasowego koła. No ale kierowca ze szczerym uśmiechem odparł, że jeszcze cztery koła są w schronisku i wystarczy tylko po nie skoczyć. Właśnie dotarliśmy na Turbacz i chcę Wam opowiedzieć historię, która jest związana z miejscem, które znajduje się niedaleko tego schroniska. To jest taka historia drugowojenna, a rozpoczynamy ją dlatego na Turbaczu, ponieważ jest schronisko na Turbaczu, a w zasadzie pod Turbaczem, no, odegrało tutaj pewną bardzo ważną rolę. Kiedy dzisiaj przychodzicie na tej, to budynek Turbacza jest pięknym, okazałym schroniskiem. Pierwsze schronisko powstało na Polanie Wisielakowce w latach 20. Link Wam się tutaj do tego odcinka poświęconemu temu schronisku wyświetli tutaj. Natomiast po spaleniu przez kłusowników powstała druga lokalizacja, mniej więcej w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy. No i kiedy wybuchła wojna, to schronisko na Turbaczu w sposób naturalny pełniło jakby zaplecze dla rodzącej się partyzantki ruchu oporu. Natomiast Niemcy też nie byli głupi i zorientowali się, że jeśli obsadzą schronisko, to będą mieć fantastyczny punkt obserwacyjny. A ponieważ łączność telefoniczna była zapewniona z Nowym Targiem, zawsze można było wezwać wsparcie. Notabene taką ciekawostką jest, że była druga linia telefoniczna, która łączyła schronisko na Turbaczu z pewnym domem na ulicy Kowaniec, ale o tym to będzie zupełnie inny odcinek, który pojawi się już po Nowym Roku. I to była taka linia, o której nikt nie wiedział. Przekazywano właśnie sobie informacje, kiedy patrole niemieckie wychodziły w góry. Kto spalił schronisko? Bo teraz jesteśmy w miejscu, zobaczcie, jesteśmy w takim miejscu poświęconej takiej izbie pamięci, można by było powiedzieć. I tutaj jest na jednej z tablic, przeczytacie, że schronisko zostało spalone. Podpalili go końcem roku 1943 roku partyzanci. Wszyscy myślą, że Niemcy. Nie, podpalili to partyzanci, dlatego że ze względów bezpieczeństwa. Niedaleko stąd, no, miejsce, do którego się teraz udajemy, czyli pod Czerwony Groń, znajdowało się obozowisko Armii Krajowej. Niemcy stąd, ponieważ układ, jak patrzycie na stare zdjęcia, my te zdjęcia przeglądamy, układ nie z Turbacza, ale układ lasu był zupełnie inny, mieli fantastyczny punkt obserwacyjny. Partyzanci po prostu mogli być obserwowani, a to dla nich stanowiło bardzo duże zagrożenie. Jeszcze o ile w lecie można było się tam przedzierać przez las, ginęło się w zieleni, no to w zimie po prostu było się jak na widelcu, nie? Wystawione. Z bólem serca partyzanci z oddziału Wilk podjęli decyzję o podpaleniu. No po prostu prewencyjnie chodziło o to, żeby szwaby się stąd wycofały, bo tu mieli ciepło, mieli tutaj jedzenie, mogli bezpiecznie spać. No i nocą przyszli partyzanci. Ajenta tego schroniska, który notabene Polak współpracował z Niemcami, z krową puścili do Nowego Targu, a schronisko zostało spalone. Patronem dzisiejszego odcinka jest marka Tutris, produkująca wspaniałe plecaki, których właśnie używamy. I to jest właśnie tak z tymi plecakami, że to, co je charakteryzuje, jeśli zwróciliście uwagę na naszych filmach, a odebraliśmy kilka takich właśnie informacji, to mocowanie, znaczy zamykanie plecaków
na taki roll-up. To, co nam się podoba i się bardzo mocno przydaje, czyli różnego rodzaju kieszonki, tutaj, które możecie sobie otwierać. Wszystko jest zabezpieczone przed wilgocią. Uchwyty boczne, można, czy takie siatki boczne, tutaj, gdzie można coś sobie po prostu do tego schować. I to, co nam się najbardziej podoba, szeroka taśma nośna, która bardzo mocno stabilizuje. Jak również podnieść macie rękę, szeroki pas biodrowy. Tutaj odwrócę się z drugiej strony. Szeroki pas biodrowy, a tutaj będzie lepiej widoczny. Który dodatkowo ma kieszonkę. Bardzo pojemną. Bardzo pojemną. No właśnie, wszystko nam się mieści, co jest potrzebne. Też musimy podziękować gorąco za pomoc grupie Podhalańskiej GOPR, bo ten dzisiejszy odcinek oni nam po prostu logistycznie pomagają nakręcić. No tak się podziało, że nabawiłem się kontuzji kolana, która może umożliwiłaby mi już po rehabilitacji dojście tutaj, natomiast nie wyobrażam sobie zejścia. Poprosiliśmy pana naczelnika Marka Ciasia o pomoc. Wyraził po prostu chęć, mówi: słuchajcie chłopaki, pomogę wam. No i właśnie dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, jak widzieliście w intro, mieliśmy małą przygodę po drodze, złapaliśmy gumę. To był też taki moment, że tak sobie pomyślałem: kurczę, teren wizja kręci takie fajne programy, te klętwy się mi zdarzają. No i dosłownie 30 sekund później głośny syk, taki stalowy zaczep z łańcucha wszedł w oponę. Opona jest niestety do wyrzucenia. Także jeszcze raz dziękujemy grupie podhalańskiej i czekamy teraz na transport, ponieważ jak widzicie, tutaj dojechaliśmy Land Roverem. Natomiast to teraz, żeby się dostać przez Halę Długą w stronę Czerwonego Gronia, to już nas będą przewozić skuterem. Zima jest. Zresztą możecie zobaczyć, jaka jest zima. Widok żaden, ale to jest piękna pogoda na to, żeby właśnie opowiedzieć tą historię drugowojenną, na którą właśnie teraz was zapraszamy. Pojechali, tak? Tak, tak pojechali. Po ciocie. Jesteśmy teraz, ciężko powiedzieć, gdzie jesteśmy teraz, ponieważ nasi przewodnicy, przewodnik Michał, który poszedł przodem, był tutaj w 2004 roku i mówi, że się troszeczkę zmieniło. Nie zrobił sobie pozycji na GPS-ie, no i jest tak, jak jest. W każdym bądź razie dobrze, że dzisiaj kręcimy ten odcinek, ponieważ jest grudzień, a mniej więcej okres likwidacji obozu pod Czerwonym Gronie nam się pokrywa jako tak rocznicowo. Wtedy była tylko inna zima, wtedy było znacznie więcej śniegu, ale my mamy taką namiastkę. Wprawdzie zima jest, powiedzmy sobie szczerze, no nędzna, bo tam śniegu jest troszeczkę ponad kostkę. No ale jest ogromnie fajny klimat. Maciek, wyjdź tędy. Myślę, że tędy lepiej przejść. A tak naprawdę mamy, słuchajcie, przedsmak tego, jak wtedy w 1943 roku musieli się czuć zarówno partyzanci, którzy poruszali się po tym terenie, jak i również Niemcy, którzy usiłowali ich tutaj złapać, namierzyć i zlikwidować ich obozowisko. My teraz mamy zupełnie inną zimę. W śniegu jest, widzicie, tyle. Nie ma takiego dramatu. Natomiast zimy wtedy były ogromnie srogie. I teraz obóz pod Czerwonym Groniem był fantastycznie zamaskowany. Składały się na niego trzy budynki. To były takie dwie ziemianki, których spali partyzanci. I takie, one były wkopane w ziemię. I takie pomieszczenie gospodarcze, które
jak była potrzeba, to również było przekształcone na kaplicę. Ponieważ na Wigilię roku 43 kapelan ksiądz Nowego Targu z parafii świętej Katarzyny dotarł tutaj do partyzantów. Z Panem Jezusem przyszedł, wyspowiadał tych ludzi. O, z relacji, które się zachowały, mieli ogromną potrzebę po prostu skorzystania ze spowiedzi. Rozdał im również komunię. Co ciekawe, nie mógł odprawiać mszy świętej, ponieważ miał szat liturgicznych, a nie wiedział, że już wówczas arcybiskup kardynał Stefan Sapieha takiej władzy mu udzielił, że może tą Eucharystię tutaj sprawować po prostu w normalnym, cywilnym ubraniu. Idziemy już dobrą chwilę. Troszkęśmy po prostu pobłądzili. Nie możemy znaleźć tego miejsca. Jesteśmy na terenie Goczańskiego Parku Narodowego, ale uzyskaliśmy od dyrekcji zgodę na wyjście na ten teren, jak i również na filmowanie. Nie wiem, czy to jest teren ochrony ścisłej. Natomiast zobaczcie, jaka dzisiaj jest pogoda. Niesamowita. Drzewa są całe oszronione. Nawet powiedział, że jakieś takie oblodzone, bo wczoraj w nocy padał deszcz. Temperatura jest chyba raczej dodatnia. Tu jest taki obszar wyłożonych sporych ilości drzew, który daje niesamowity klimat na te nasze dzisiejsze szukanie tych pozostałości dawnego obozu. To przed nami są ślady. Michał szedł przed nami, szuka tego miejsca. Idziemy troszkę wolniej z Maćkiem, bo ja ze względu na kolano nie jestem w stanie się poruszać szybciej. A jesteśmy też w takim miejscu, że w ogóle tutaj nie ma zasięgu. Także nie mamy jak do siebie dodzwonić. Wiemy tylko, że musimy przejść około 500 metrów w dół. Teraz ciężko powiedzieć, jaką przeszliśmy odległość w tych warunkach. To co pewnie w lecie zajęłoby nam momencik, no to teraz jest dużo trudniejsze. Tu mamy kolejny potok. Trzeba jakoś sprytnie nad nim przeskoczyć, by tam nie wpaść. Jak się czujesz? Co? Jak się czujesz? Dobrze. Potok przed tobą, uważaj. No dobrze. Byś nie wpadł. Tam w dole płynie potok. Wszystko jest na biało. No już pomalutku dochodzimy. Już tam Michał dawał znak głosowo. Mat Bilbare Polka. Po wielu trudach, po może jakiejś godzinie czasu, udało się nam dojść do tego miejsca. Michał. No jesteśmy, co mogę powiedzieć, cieszę się strasznie. Jesteśmy na miejscu obozu partyzanckiego w Wilgarni Krajowej, który 28 grudnia 1943 roku został rozbity przez Niemców. W wyniku tej walki, która tu się rozegrała, rozegranej między 20 kilkoma policjantami, żandarmami niemieckimi i około 17 partyzantami, efekt był taki, że obóz został rozbity, zginęło dwóch partyzantów, a reszta rozproszyła się, co było najbardziej smutne. 13 karabinów Niemcy zdobyli, całe wyposażenie obozu, całe wyposażenie wyniesione ze schroniska na Turbaczu i wszystkie zapasy, jakie były. Oddział AK Wilk został w tym momencie bez broni i bez pożywienia na zimę. Miała to być baza, w której mieli przetrwać ten najgorszy czas dla partyzantów, czyli zimę. Udało się mniej więcej 2 miesiące przetrwać, a potem niestety była wielka katastrofa. Miejsce to też związane jest, i trzeba to od razu powiedzieć na tym miejscu, z dezercją ognia z Armii Krajowej i jego rozejściem się na zawsze z AK. No bo tu właśnie wydarzyło się coś, co potem można nazwać, niektórzy nazywają odejściem ognia z AK, inni nazywają po prostu dezercją. Michał, jak szedłem tutaj, to ci powiem wprost, upieprzyłem się trochę, bo ze względu na kolano, nie? Ale teraz tak, mam pogląd tego, że ci partyzanci tu mieli po prostu przechlapane mieszkać, bo z tego co wyczytałem, jedli tylko dziczyznę, co pewnie teraz można by powiedzieć ale rarytas, ale wtedy to było dla nich obciążenie. Tych dwóch obcokrajowców, co tutaj służyło, nie?
No to wspominali właśnie tą dziczyznę, że już po prostu nie mogę... Dziczyznę, wołowinę, tak, i wieprzowinę. Ale powiedz mi, jak duży był ten obóz? Co się obóz, na niego składało? Obóz składał się pierwotnie z jednej ziemianki, która była tutaj. Czyli była to, co jest pod nami, było ziemianką? To, co było tutaj nad nami widać, wykop około ponad 6 metrów na około 5. W realu ziemianka miała 6 na 4. Wkopana była trzema z ścianami w to zbocze. Tamta od przodu była drewniana ściana. Przykryto było częściowo gałęziami, częściowo po prostu belkami. W środku grzał ich piecyk i to było wszystko, co tutaj było na początku. Ale zaczęto to kopać. Przerwę ci, wejdę ci w słowo. Tam była woda, czy tam mamy potok, czy nie mieli dostęp? Potok. Mieli dostęp do wody bieżącej. Tak, o to właśnie chodziło. A przez to, że ta ziemianka była wkopana jakby trzema ścianami, nie? No to było chyba stosunkowo ciepło, nie? No to dawało jakąś tę izolację, stosunkowo nie? Ciepło, tak, trzy ściany w pewnym sensie, ale z drugiej strony wlewała się woda. Aha. Jak grzali piecykiem, topił się śnieg. Lała się woda. Warunki straszne. Dodajmy do tego jeszcze wszy. No tak. No bo każdy miał w tym czasie, to całe zagrożenie, brak jakichś łazienek i tak jedna, jedyna w tamtym miejscu gdzieś latryna i to był cały luksus. Można powiedzieć, że byli szczęśliwi, bo powiedzmy, że czuli się trochę bezpieczniej, ale to była jaka iluzja, to właśnie wyszło. Miejsce ma to do siebie, że sami jak tu szliśmy w ostatniej chwili się prawie zorientowaliśmy, że to tu jest tu. Co prawda jest to bardzo zmienione, ale niemiecka ekspedycja, która szła notabene tą samą drogą, którą byśmy teraz szli, weszła na dach tej ziemianki. I dopiero wtedy zorientowali się, że są już w obozie. Ja idę za tobą. Idziemy teraz, Adam, teraz idziesz ścieżką, którą w lecie, kiedy nie ma śniegu widać. To jest ścieżka zrobiona przez partyzantów. I dochodzimy do pierwszego wykopu, który był ziemianką numer 3. Ona była o tyle inna od tych pozostałych dwóch, że wystawała ponad ziemię. To był po prostu taki... Przerwę się, wejdę ci słowo. To ten magazyn, gdzie ten ksiądz odprawiał mszę świętą, tak? To jest magazyn, którym na początku, wtedy kiedy przyszedł ksiądz Kochan, no to był tylko taboret i stół, nic więcej. Odprawy tu się odbywały, miały być składane różne rzeczy, ale w tym czasie, kiedy rozgrywały się te wydarzenia, był pusty. W tym miejscu partyzanci spowiadali się, w tym miejscu ksiądz Kochan, właśnie tu była choinka, tutaj ich tam spowiadał, wygłosił do nich homilię przed samymi świętami. Czy to był taki magazyn, nie? Pełną tak, podwójną taki... rolę. Na czasy obrzędu religijnego przejmował rolę kaplicy, a normalnie służył... Przejął na święta. Przejął rolę kaplicy. Na pewno Dobra. Nie był zrobiony z myślą o kaplicy. Natomiast ksiądz Kochan wspominał o swoich wspomnieniach, że w nocy jak spał tu w ziemiankach, bo jedną noc spędził tutaj, pewnie w tej drugiej, bo było w niej najcieplej, słyszał stukanie młotków i on odniósł wrażenie, wow, zrobili dla mnie kaplicę. Właśnie nie tak czytałem. Pomyliłeś się tutaj, że ci wejdę w słowo. On był tak zmęczony, bo mimo iż był młodym człowiekiem, był tak zmęczony, że jak tutaj doszedł, to usnął, tak. Ale rano jak stał, to się ciężko zdziwił, że ci partyzanci w nocy przygotowali kaplicę. Tak, tak, to chciałem powiedzieć. To przepraszam z tym, bardzo. Że właśnie dlaczego on się zdziwił? Bo nie zauważył jej. Tu przyszedł wtedy, widocznie było to dość fajnie zamaskowane, weszli może jakoś troszkę inaczej, tego nie zauważył. Rano był zdziwiony i szczęśliwy, że zbudowali mu kaplicę. Wiem, teraz zajarzyłem. Natomiast kaplica była sama z siebie pierwotnym magazynem i miejscem, gdzie porucznik Zawisza dokonywał odpraw, kancelarią na ten czas i tak dalej. No taki użytkowy. Natomiast partyzanci mieszkali tuż obok, w dwóch ziemiankach. Teraz widać, jaka ta ziemianka była duża. Znajdowało się tutaj piecyk żelazny, jakiś stołek i prycze zrobione z drewna, po prostu z takich kawałków drewna. Mieszkało tu około 15 żołnierzy. Były drzwi z okienkiem, jedno okienko jeszcze w ścianie i piecyk. Niemcy, którzy przyszli, wleźli tutaj prosto na dach. Czyli Niemcy weszli od tamtej strony, tutaj, tak? Tak? Dokładnie. Takie to drzewo i oni stali na tym dachu tutaj. Stali na tym dachu, wywiązała się strzelanina, w zasadzie panika. No bo pierwszy, to jest też ciekawa bardzo historia, bo partyzantów ostrzegł niby przypadkowym strzałem, pozorując, że się wywrócił niejaki granatowy policjant Kropaczewski, o którym nie wiemy na dzień dzisiejszy nic, który niby się potknął, wystrzelił. Tutaj przed ziemianką kucharz Kępa gotował obiad, jak zwykle rosół pewnie, i on pierwszy zobaczył, że coś się dzieje, no bo
Zobaczcie, bo rozglądnijmy się, nic nie widać. Ktoś idzie z tamtej strony, nie ma wart, nakrywają nas. Ideą Niemców w tym momencie było, co się nie udało im zrobić, przejść od tej strony i odstrzelać ziemiankę od strony wejścia. Gdyby to zrobili, nikt by tu żywy stąd nie wyszedł. Oni stali na górze, wywiązała się chaotyczna walka, ponieważ partyzanci w tym czasie czyścili broń, mieli rozebrane karabiny, wszyscy siedzieli po prostu sobie na luzie, bez butów, no, bez czytałem, ubrań. Że któryś z partyzantów wyskoczył gotowy do walki, tylko że do karabinu zamka nie włożył, nie? Tak, Kolasa Zemsta wyskoczył, no nie miał zamka w karabinie. Dobrze, że udało się złożyć RKM. Partyzanci uciekali w tamtą stronę, no i zaczęli do tych Niemców coś tam strzelać. Skowronek, który był krawcem, brał stąd maszynę do szycia, bo bez niej jego życie nie miałoby sensu w tej partyzance chyba, bo on bardzo to robił, był bardzo przydatny. Niemcy wpadają tutaj. Oczywiście niezbyt chętnie, bo nie, to jest w relacjach ludzi, którzy uczestniczyli w tym, że Niemcy nie palili się zbytnio do tej walki. Jeden nadgorliwy jakiś oficer skoczył na dach, rzucił granat przez rurę do piecyka, od piecyka, granat wybuchł w środku, rozwaliło piecyk, zasypało ich tym żarem, popiołem i tak dalej. No i panika. Zaczynamy uciekać. Tu się strzelają, tu się coś dzieje. Partyzanci pojedynczo przedzierają się w tamtą stronę. W ziemiance zostaje chory na stawy Władysław Bem-Szpak. Ja go rozumiem, bo ja mam problem ze stawami w kolanach. On ma chyba to samo, no, nie? On miał taki problem, że już nie mógł się poruszać. No i co gorsza, no to jest taka ironia losu, ale on nie poszedł do Ochotnicy na imprezę razem z Ogniem i jego żołnierzami, tylko był tutaj chory w ziemiance. A druga osoba, która tutaj zginęła, czyli Franciszek Seral Wiatr, też nie poszedł, bo się nim opiekował. I ci dwaj zginęli. Ale jest też taka historia, że jak ja poznałem Michała w 90 którymś roku, to facet był dokładnie odjechany. Słuchajcie, on chodził po lasach, zbierał złom. Teraz to się detektoryści ładnie nazywają. Przyszedł do tego miejsca i Michał, wykopałeś... Nie wykopałem, pozbierałem. A pozbierałeś, opowiadaj. No to lata 90, początek, właśnie tutaj po raz pierwszy trafiłem, idąc jak zwierzę, dosłownie potokiem, tak jak dzisiaj, tylko wtedy z nosem przy ziemi, bo tylko tyle wiedziałem i ci od Gabrowskiej potokiem może trafisz. No i rzeczywiście trafiliśmy tutaj na relikty całego tego obozu. On był jeszcze w takiej formie, że wystawały belki z ziemi, że walały się fragmenty tych piecyków, tego piecyka i różnych innych jakichś misek, różnych takich historii. Z biegiem czasu to po prostu ginęło. No pewnego dnia doszedłem do wniosku, że jednak to tak nie może być. Przyszedłem tutaj i piecyk pozbierałem. Powyciągałem go w kawałkach, jest do dzisiaj u mnie i będzie niedługo przekazany, mam nadzieję, na konkretną wystawę. Tuż obok patrzymy teraz na pozostałości ziemianki numer 2. W której właśnie mieszkali pluton podchorążych z Zawiszą. Na czas tych wydarzeń ta ziemianka była pusta i rzeczywiście tutaj nie było nic. Nigdy żeśmy tutaj nic nie znaleźli. Potem kiedyś tam w latach późniejszych razem ze studentami chyba Giechu robiliśmy takie prace wykopaliskowe troszkę i powiem szczerze, że tutaj praktycznie nic się nie znalazło. Czyli po prostu partyzanci to co mieli zabrali ze sobą na święta i poszli na Lubań, poszli na urlopy. W obozie został pluton ognia razem, no pluton ognia, ze wszystkim co mieli ze sobą, z zapasami i z bronią. Więc ta ziemianka praktycznie sobie spłonęła, bo została podpalona przez Niemców, czy tam wysadzona w powietrze. Myślę, że podpalona. I tyle. W tej największej było najwięcej takich znalezisk, w tym jedno bardzo niebezpieczne, nie wybuch. Takiego pocisk do wysadzania właśnie bunkrów, ziemianek niemiecki. No i co żeście z tym pociskiem zrobili? No musieliśmy tu przyjechać z saperami. Aha. I zdetonować go na miejscu. Także tak? Tak, to była taka akcja, że naprawdę saperzy przyjechali, podłożyli na to trotyl, bam. I wyleciało powietrze. Bardzo niebezpieczna rzecz, totalnie odbezpieczona. Taka prawdziwa, zardzewiała śmierć. Stojąc w tym miejscu, mamy do was apel. Może ktoś wie,
bo z tym miejscem związana jest też jeszcze inna tragedia, mianowicie śmierć partyzanta, pseudonim Młot, którego personalia do dzisiejszego czasu są nieznane. Nie występuje nam nigdzie w dokumentach. Nie wiemy, kto to był. Tuż przed świętami no, miał problem z dyscypliną. Spotkał koło Kiczory, stojąc na posterunku, ludzi, którzy nieśli bimber. No i ci, widząc polskiego partyzanta, postanowili się z nim podzielić. Tyle go napoili, że niestety nie był w stanie pełnić ani służby, ani nawet stać na nogach. Idąca na zmiana warty go znalazła w takim stanie i tych cywili, którzy za niego pilnowali bezpieczeństwa obozu, wezwano dowódca Krystyn Więckowski Zawisza. No niestety zmuszony był, zadecydował o tym, żeby wykonać na nim karę śmierci. No i zastrzelił go tutaj, w tym obozie, gdzieś tutaj. Nie wiemy, gdzie się podziało jego ciało. Było to tuż przed świętami. Możliwe, że jest tu do dzisiaj, a może go gdzieś zabrano. Tego nie wiemy. No ale przez to sytuacja jeszcze bardziej zaogniła się. Konflikt między żołnierzami, partyzantami ognia, a podchorążymi i porucznikiem Więckowskim no, nabrzmiewał coraz bardziej. No i potem na efekty już nie trzeba było długo czekać. Porucznik Zawisza z ludźmi odszedł w stronę Lubania. Znaczy Zawisza do Tymbarku, do swojej rodziny. Podchorążowie na Lubań, na schronisko. W obozie zostali sami partyzanci z plutonu ognia. Oni tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie mieli gdzie iść. Większość ich rodzin w tym czasie była już w obozach koncentracyjnych. Przypominam, że Wachsmund przeżył dwie pacyfikacje. No i oczywiście inne aresztowania. Ciekawostką, ofiarą też po stronie niemieckiej był z kolei dowodzący tą ekspedycją niemiecką jakiś oficer. Prawdopodobnie nazywał się Schnitzler. Mogę tak powiedzieć, bo tak wynika z dokumentów, ale pewności nie mam. I jemu granat, być może własny, ale wątpię, raczej być prawdopodobnie szpaka granat, którym szpak się zabił, wyrwał. Szpak przyłożył sobie granat do głowy, ginąc tutaj. Nie chciał się dać, oczywiście, wziąć do niewoli. Być może i Schnitzler włożył głowę przez okienko i wtedy eksplozja urwała mu tą głowę i to była strata niemiecka. Niemcy... Ale szpak to był ten, który miał chore stawy, tak? Tak. Niemcy szybko obóz tutaj przeglądali, palili go natychmiast, bali się odwetu partyzantów, bali się pogody, no i tego, że będzie ciemno. Oni nigdy nie wchodzili do lasu w ciemnościach, więc pobieżnie go bardzo sprawdzili. Zabrali te 13 karabinów, które były na wagę złota. To trzeba sobie wyobrazić, jaki to był cios dla konspiracji. Miesiąc wcześniej zdobyto 22 karabiny, to był wielki sukces. Niecały miesiąc później 13 karabinów zabierają Niemcy z powrotem. Popatrz, Michał, teraz. Tu jest potok na dole, nie? Tak, tu jest potok. A to jest takie wypłaszczenie. Może w tym miejscu znajdowała się ta kuchnia, nie? Na 99% w tym miejscu właśnie Kępa gotował obiady. Nawet patrząc na jego relacje, patrząc w tą stronę, mógł zobaczyć Niemców, a na pewno widział ich na dachu ziemian. W tej ziemiance Władysław Bem Szpak był pochowany. Spłonął tutaj, Niemcy go tutaj zostawili. I tu przez długi czas jego ciało leżało. Natomiast Franciszka Srala znaleziono poniżej, już na wiosnę. Pasterze dali znać partyzantom, że znaleźli go. Chwilę później jego karabin, bo uciekając był ranny w brzuch, wpadł pomiędzy takie zwalone drzewo a gałęzie świerku i tam w samotności po prostu zamarzł, czy wykrwawił się, i na wiosnę został znaleziony. On został, usiłowali partyzanci, Stanisław Guzik Lis wraz chyba z Władysławem Zegardowiczem, teraz nie mogę powiedzieć, ale usiłowali go pochować, ale no w tych warunkach konspiracyjnych no nie mieli ze sobą żadnej łopaty, nic. Włożyli go pod brzeg i usiłowali rzucać na niego ziemię, ponieważ był zamarznięty z ręką w górę. Zdarzyła się makabryczna historia, bo kamień, który zjechał razem do tego wykopu, uderzył go w tą rękę i zwłoki wyskoczyły z ziemi z powrotem. Więc partyzanci musieli mu złamać rękę i znowu go tam z powrotem upchnąć i tak przeleżał. Potem
w 44 roku albo później zostali obaj ekshumowani przez ogniowców, przeniesieni pod Świnie Czoło, w okolice obozu, a następnie już potem do Wachsmunda na cmentarz. No, warto zaznaczyć, że do tej akcji antypartyzanckiej zostali zaprzągnięci granatowi policjanci z posterunku w Ochotnicy Dolnej, za co potem między innymi był na nich odwet. Już w 44 roku i oddział Armii Krajowej Wilk rozbił posterunek. W wyniku tej akcji doszło do kolejnej tragedii, bo obciążeni łupem partyzanci nie wiedzieli, że ich tropem idzie pościg i na przysłopie doszło do kolejnej walki, w wyniku której zginęło kolejnych 5 partyzantów, którzy w tym obozie wcześniej kwaterowali. No, byli bardzo dzielni ludzie, którzy wykonywali rozkazy swojego dowódcy. Wrócili po rozbiciu do Armii Krajowej. Ci chłopcy, którzy zginęli na przysłopie, to byli bracia Rogale, Żbigi Strzała z Wachsmunda, Cyrwus Kruk, RKM-ista, podchorąży Durkalec z pseudonim Sławek z Lubania, ze schroniska, no i oczywiście Klimowski Wiatr. Klimowski chyba mieszkał na Martwanej Górze w Lentargu. Młody chłopak, obdarzony no genialnym zmysłem, ja wiem, no myśliwym był fantastycznym. Polowacz, to się wtedy na to mówiło. Zresztą do dzisiaj tak się na tego typu osoby mówi. W każdym bądź razie potrafił pięknie czytać las. Potrafił fantastycznie tropić zwierzynę. A jednocześnie miał popisowy swój numer. Kiedy ktoś tam z kolegów wrzucał mu monetę do góry i on strzałem z karabinu w tą monetę trafiał. Miał jeszcze jedną bardzo dobrą umiejętność, mianowicie umiał sobie dorabiać amunicję do swojej broni, co było na wagę złota w tych czasach. Pomału dobiega nasz odcinek końca. Jesteśmy w miejscu charakterystycznym. Szlak zielony na palone jaworzyny, w prawo na Kiczorę. Cóż, jesteśmy w miejscu takim, bo sobie zrobili przerwę na zjedzenie czegoś ciepłego, na picie się herbaty. Maciek pije w naszym kubku z zimową grafiką, więc jak najbardziej aktualnie. A skoro mówimy o jedzeniu, to partyzanci swoją dziczyznę mrozili i trzymali na drzewach. Bo to było bezpieczne, no tak po prostu jak Indianie trzymają na drzewach. Z tego względu, że po prostu nie, żeby zwierzę na tego nie miała dostępu. Temat jest bardzo trudny, związany z obozem pod Czerwonym Groniem, ponieważ on do dzisiaj budzi wielkie kontrowersje. Jak wiecie, Podhale jest podzielone na zwolenników i przeciwników ognia. Natomiast sprawa jest tego typu, że no coś tam po prostu nie zadziałało, że nie było ubezpieczenia, no i niestety ta wsypa tam się po prostu miała miejsce. My wam chcemy to pokazać jako taką atrakcję, ponieważ niedaleko stąd jest schronisko na Turbaczu. Nie możecie tam wejść, bo to jest teren ochrony ścisłej, natomiast chcieliśmy wam właśnie tą historię przybliżyć z tego prostego względu, że teraz właśnie będzie rocznica tych wydarzeń za kilka dni. Myślę, że z pogodą żeśmy trafili, nie? Tak, bo bardzo odpowiada porze, znaczy no, tym rzeczywistym wydarzeń tych czasów, tych śniegu przypuszczam, że było tylko znacznie więcej niż teraz. Dobra, słuchajcie, kończymy w tym miejscu. My jeszcze mamy około godziny marszu do schroniska na Turbaczu. Jest godzina 15, zaraz zacznie się robić ciemno. Jesteśmy dobrze wyposażeni, bo mamy latarki, także damy radę. Także dziękujemy za te kilkanaście minut, które żeście nam poświęcili i do zobaczenia na naszej następnej wyprawie. Pod schroniskiem na Turbaczu spotykam się z
panem Tadeuszem Morawą, który rodzinnie jest związany z Armią Krajową, bo mam do niego po prostu kilka konkretnych pytań. Tadeusz, powiedz mi taką rzecz. Zawisza. Bo to jest taka postać troszeczkę jakby, wiesz, zapomniana. Ja takie odnoszę wrażenie, być może jestem w błędzie. Możesz powiedzieć takich kilka słów charakteryzujących tą postać? Tak. Krystian Więckowski, kapitan, pseudonim Tur Zawisza, to bohater w szczególności Podhala, bo on działał tu na tym terenie. W roku 1937 Krystian Więckowski był porucznikiem ze starszeństwem. W 1939 roku we wrześniu dostał się do niewoli niemieckiej, do Oflagu, z którego udało mu się zbiec. Trafił do Warszawy, następnie był w tym okresie już poszukiwany przez Gestapo, trafił następnie do Częstochowy. W Częstochowie brał udział w rozbiciu więzienia, uwalniając oficerów polskich, w tym przyszłego inspektoratu nowosądeckiego Stanisława Mireckiego, pseudonim Pociej Butry. Następnie w jesieni 1943 roku trafił tutaj na Podhale i został komendantem obwodu Nowy Targ. Armii Krajowej. Armii Krajowej. Będąc w zagrożeniu, został w listopadzie 1943 roku przeniesiony do oddziału Wilk pod Czerwonym Groniem. Kapitan Więckowski dowodził w wielu akcjach, takich jak przeciwko Niemcom, jak i przeciwko Słowackiej Straży Granicznej w Białej Wodzie, w Ochotnicy 20 lutego 1944 roku. Został ranny w Kasinie Wielkiej w kolano. Leczył go doktor Werner, Artur Werner, pseudonim Strzelba w Szczawnicy. Po zakończeniu działań wojennych znalazł się w Tymbarku razem z żoną, a później trafił do Krakowa. Szczególnie był poszukiwany przez NKWD, a także przez Józefa Kurasia Ognia. Mam do ciebie takie pytanie, że ci widzę słowo. On tutaj trafił na Podhale w konkretnym, dowodzić oddziałem, tak? W konkretnym celu. Tak. Kapitan Więckowski trafił tutaj do oddziału Wilk w celu zaprowadzenia porządku, zaprowadzenia dyscypliny, no i musztry. No bo trzeba powiedzieć, że ten oddział pod Czerwonym Groniem, no to była taka po prostu zbieranina chłopców tutaj z okolicznych wsi, którzy byli tak zwanymi ludźmi spalonymi. Ale nie mieli przeszkolenia wojskowego? Nie mieli przeszkolenia wojskowego. W tym oddziale kapitan Więckowski był dowódcą, natomiast Józef Kuraś Ogień był wtedy kwatermistrzem, jako kapral. A mam takie pytanie do ciebie. Wyczytałem, że był oficerem surowym, opierającym się na przedwojennych regulaminach. Tak jest. On był oficerem surowym, trzymał dyscyplinę wśród żołnierzy. A mam też takie pytanie, bo czytałem, że jak dostał się do tego Oflagu, to na piechotę stamtąd dotarł. Tak, dostarł na piechotę, mając kompas. Tylko kompas. Tak. No i znał geografię. No i musiał znać geografię. Co teraz niekoniecznie jest takie oczywiste, tak, wśród młodego pokolenia, prawda? Tak jest. Powiedz mi taką rzecz, bo tak, byliśmy tam dzisiaj pod tym Czerwonym Groniem. Miejsce jest bardzo trudne, wiesz, dostępne, nie? Tak. Nie ma żadnej informacji, tablicy i tak dalej informującej o tym, że, nie wiem, tam te kilkaset metrów na lewo od szlaku czy na prawo od szlaku, w zależności kto jak idzie, jest taka... Było kiedyś takie miejsce. Nie wiem, być może tam poniżej na tablicy coś takiego jest napisane, ale ze względów pogodowych dzisiaj tego nie czytałem. Powiedz mi, jak pamięć o tym miejscu przetrwała? No, ja miałem akurat przyjemność prawie pół wieku temu być tam razem z jednym żołnierzem, który w tym czasie był pod Czerwonym Groniem. W tej wyprawie uczestniczył również
zastępca dowódcy pułku, major Budarkiewicz, pseudonim Podkowa, Jan Krasny, Jan Sral Krasny, który, no, któremu się udało wtedy w czasie tego napadu niemieckiego zbiec. Uczestniczył w tej wyprawie także z ochotnicy Eugeniusz Giełczyński, partyzant Lamparta, no i mój tata, pseudonim 44. Było to w 1972 roku. To miejsce się bardzo zmieniło. Tam było to porośnięte drzewami. No dzisiaj no to tam są już tylko kikuty drzew. Powiedz mi, czy jak wy się tam wtedy dotarli w tym 70 roku, były ślady na przykład po ziemiankach, wiesz, jakieś takie artefakty, które mogły być, były? Tak, były ślady po ziemiankach, zresztą one są na udokumentowanych zdjęciach. Tam Jan Sral znalazł taki kawałek tego granatu ręcznego, który był wrzucony przez komin, który rozsadził piecyk. No ja ten granat miałem w domu, z tym, że on już czas zrobił, że on się po prostu już rozpadł w taki pył. I jak byliśmy tam pod Czerwonym Groniem, to jest taki relikt drzewa, taki kikut, nie? Przykryty daszkiem z gontów i jest wycięty krzyż. Tak. Ten krzyż wycinał w tym czasie Eugeniusz Giełczyński. Było to drzewo już dość grube. No dzisiaj to już jest obcięty tylko kikut. Pod tym krzyżem była przybijana tabliczka. No miałem tą okazję, że ją trzymałem, jak Eugeniusz Giełczyński ją przybijał do drzewa. Na tej tabliczce, ta tabliczka upamiętnia śmierć tych dwóch partyzantów. Jest tam błąd, bo napisane było 27 grudnia, a faktycznie to zdarzenie miało miejsce 28 grudnia 1943 roku.